Nasze dzisiejsze spotkanie, do którego oglądania serdecznie Państwa zapraszam, poświęciliśmy tematowi najmniejszego narodu słowiańskiego, Serbów Łużyckich, znanych też jako Serbołużyczanie. Naszym tematem dzisiejszym są Serbołużyczanie wobec zagadnienia globalizacji. Skąd taki temat? Są oni społecznością niszową, kilkudziesięciotysięczną, i zdawałoby się, że same wymiary narodu, wręcz mikroskopijnego, nie powinny budzić jakiegoś specjalnego może zainteresowania. Jednakże tak nie jest. Uważamy, że mimo niewielkich wymiarów, Serbowie Łużyccy są źródłem bardzo ciekawej także dla narodu polskiego, mimo że przy pokrewieństwie kulturowym, językowym sporo nas różni. My jesteśmy narodem kilkudziesięciomilionowym, jesteśmy narodem państwowym, jesteśmy narodem o bogatej historii niepodległego państwa. Tego wszystkiego Łużyczanie, Serbowie Łużyccy nie mieli. A mimo to przetrwali, znajdując się od 1000 lat w granicach organizmu niemieckiego, w granicach kultury niemieckiej, w granicach kultury niesłychanie atrakcyjnej i potrafiącej asymilować. Zjawisko globalizacji, które dotyczy całej cywilizacji zachodniej, no można powiedzieć całego świata, chociaż można wskazać cywilizacje, które skutecznie się przeciwko pewnym ujednolicającym tendencjom kulturowym bronią. Ale w obrębie cywilizacji zachodniej także narody znacznie większe od Łużyczan, także narody państwowe, także narody posiadające swoją historię polityczną też wyrażają poprzez dzieła swojej kultury, poprzez przedstawicieli swojej elity, wyrażają niepokój co do zagrożeń dla tożsamości płynących z procesów globalizacyjnych. Wobec tego zjawisko narodu kilkudziesięciotysięcznego, który przetrwał tak długi okres czasu, nie mając państwa, nie mając w związku z czym instytucji kulturalnych wspieranych przez to państwo, i nadal świadczy o swojej odrębności, jest zjawiskiem niezwykle ciekawym jako lekcja. Także lekcja dla tych większych i silniejszych. Dlatego też zaprosiliśmy doktora habilitowanego Piotra Pałysa ze Śląskiego Instytutu Naukowego, żeby wypowiedział się na temat tego zagadnienia. Mijający rok, który się dopiero rozpoczął, rok 2018, jest rokiem rocznicowym. W 1018 roku Bolesław Chrobry w pokoju budziszyńskim uzyskał dla Polski Łużyce i przez kilkadziesiąt następnych lat Łużyce były w granicach Polski, odpadły w tym samym jeszcze XI wieku podczas tak zwanego kryzysu państwa piastowskiego. I tym spotkaniem chcielibyśmy także zaznaczyć w polskiej przestrzeni publicznej tą jakże niesłusznie zapomnianą rocznicę. Dziękuję Państwu i zapraszam do wysłuchania wykładu. Spotkanie z panem doktorem habilitowanym Piotrem Pałysem na temat Serbołużyczanie, Serbowie Łużyccy wobec globalizacji. Zatrzymaliśmy się na nowym etapie dziejów tego narodu w 1945 roku po klęsce III Rzeszy. Oddaję głos panu profesorowi, proszę bardzo. No więc tak, wojna się kończy i właśnie. I ci, którzy powracają z niewoli czy z więzień niemieckich, działacze Serbołużyccy, zaczynają sobie zadawać pytanie, no co teraz, co dalej? Wydaje się wielu z nim, że no nastąpił właśnie ten dziejowy moment, kiedy wreszcie będzie można tę Łużycę od Niemiec oderwać. Wydaje się, że wszelkie możliwe warunki są spełnione. No, Łużyce znajdują się w rękach słowiańskiego narodu, który w czasie wojny od 1941 roku forował, bardzo mocno popierał ideę wspólnej walki odgrzanej pod sztandarami, prowadzonej pod nowo podniesionymi sztandarami wszechsłowiańskimi. Łużyce graniczą na bardzo długim odcinku granicy z Polską, która przesunęła swoje rubieże na linię Odry i Nysy Łużyckiej. Przyjazna atmosfera panuje zarówno i w społeczeństwie polskim, w społeczeństwie czeskim.
wielu polityków istotnych na tych scenach politycznych obu tych krajów pozwala sobie na bardzo daleko idące deklaracje. Wydawałoby się więc, że no, wszelkie warunki są spełnione, żeby te marzenia o własnym państwie, o własnym bycie zrealizować. Bardzo szybko, bo już w maju kształtują się dwa takie główne ośrodki narodowe serbo-łużyckie. Jeden to odnowiona domowina. Warto podkreślić, że była to pierwsza organizacja, na działalność której, organizacja cywilna, zezwoliły rosyjskie, radzieckie komendantury wojenne na, nie tylko na terenie Łużyc, ale prawdopodobnie w ogóle na terenie całej okupacji, przyszłej okupacji, okupacji radzieckiej. Jednocześnie w Pradze, jeszcze w trakcie powstania praskiego, formuje się serbo-łużycki narodny wubier, komitet narodowy, który też z pomocą znowu działaczy czeskich, czeskich serbofilów, występuje jeszcze w maju z memorandum domagającym się włączenia Łużyc w obręb Czechosłowacji. Memorandum skierowane do Stalina i Benesza. Odzew na początku wydaje się być przychylny. W Pradze 24 lipca odbyła się wielka, niektórzy wówczas stwierdzili, że aż 100-tysięczna manifestacja prołużycka. Zresztą nie tylko dotycząca Łużyc, bo w czasie tej manifestacji także domagano się Płocka, Raciborza i paru jeszcze innych miejsc, do których wówczas Czesi zgłaszali swoje pretensje. No niemniej przemawiają na tej demonstracji ministrowie rządu czechosłowackiego. Wydaje się, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy wojska czechosłowackie wejdą na Łużycę i obsadzą przynajmniej jej górną część. Nic takiego jednak się nie dzieje. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że nie życzą sobie tego Rosjanie. Jak właściwie ich głos, ich stanowisko do zagadnienia łużyckiego jest tutaj decydujące. Ale co ciekawe, przez długie, długie miesiące wprost werbalnie oni tego swojego stanowiska nie definiują. Właściwie tak, może inaczej. Na początku stycznia 1946 roku już było wiadomo, jaki będzie los Łużyc i tego serbo-łużyckiego ruchu narodowego, bo na życzenie najwyższych czynników radzieckich kilka ekip, które tam pojechały i sprawdziły sytuację na miejscu, przekazały swoje uwagi i swoje doświadczenia wyżej, na podstawie czego stwierdzono w dyrektywie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Związku Radzieckiego, że owszem, popierać należy autonomię kulturalną, należy zapewnić rozwój narodowy, ale o żadnym dalszym cięciu obszaru niemieckiego nie ma mowy, a więc nie tylko nie ma mowy o niepodległości, ale także nie ma mowy o realizacji takiego programu minimum, to znaczy zjednoczenia obu tych historycznych części Łużyc. Także będziemy popierać autonomię kulturalną, będziemy popierać autonomię szkolną narodu łużyckiego, ale bez możliwości emancypacji czy też jakiejkolwiek formy oddzielenia się od wydzielenia się z organizmu państwowego, przyszłego organizmu państwowego niemieckiego. Co ciekawe, o tym stanowisku wprost nie poinformowano swoich satelitów. To też jest charakterystyczne, w jaki sposób Rosjanie wówczas traktowali nawet tych najbliższych sobie w obozie swoich towarzyszy komunistów polskich, komunistów czeskich. Charakterystyczna sprawa. Przez długi czas także zwodzono samych serbo-łużyczan co do możliwości realizacji ich projektów narodowościowych. Dość powiedzieć, że domowina, która właściwie już od połowy 1946 roku poszła na bardzo ścisłą współpracę z komunistami wschodnio-niemieckimi, no i przede wszystkim z administracją okupacyjną,
no także była zdezorientowana i do końca wprost o tych zamiarach co do Łużyc nie była informowana. Dość powiedzieć, że jeszcze w marcu 1947 roku to był taki krzyk rozpaczy. Właśnie ta domowina zwróciła się chyba z ostatnim. To właściwie wówczas były dwa memoranda, bo Serbo-Łużycka Rada Narodowa także ze swoim wystąpiła do Rady Ministrów Spraw Zagranicznych, którzy obradowali wówczas w Moskwie właśnie z takim memorandum żądającym emancypacji Łużyc, oddania ich pod protektorat państw słowiańskich i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie wydzielenia w jakiejś tam formie z obszaru Niemiec. Akcja ta zaskutkowała między innymi tym, że Rosjanie zmusili komunistów niemieckich do tego, żeby podjąć konkretne rozmowy ze stroną serbo-łużycką. Wcześniej Niemcy raczej tak niechętnie patrzyli na zbyt szeroki ten program, nawet taki autonomistyczny w zakresie praw narodowych serbo-łużycza. Nastąpił przełom. Oznaką tego był tak zwany serbski zakon z 1948 roku, obowiązywał na terenie Saksonii, czyli ustawa o prawach narodu serbo-łużyckiego. Data niezwykle ważna, niezwykle istotna, bo po raz pierwszy w dziejach narodu serbo-łużyckiego otrzymali oni mecenat państwowy. Otrzymali oni możliwość organizowania własnego szkolnictwa, działalności kulturalnej. Wydawałoby się pełne uprawnienie języka, choćby w zakresie używania go w życiu publicznym. No, wydawałoby się, że następuje złota era, można by to porównać do złotej buli cesarza Karola. Z jednej strony tak, państwo zaczęło tworzyć struktury, których wcześniej serbo-łużyczanie nie znali. A więc powstawały, no choćby istniejące do tej pory, zespół tańca ludowego, coś, no rzecz charakterystyczna właśnie dla tak zwanych demoludów. No mamy do tej pory Mazowsze i Śląsk, nie wiem czy w Czechach jakiś taki zespół się uchował, ale kiedyś to każdy naród pozostający w tej strefie wpływów takowym dysponował. Powstały możliwości kształcenia serbo-łużyczan na uczelniach niemieckich, także w zakresie sorabistyki. To wzięła i realizuje to zresztą do tej pory na siebie władze saksońskie. Szkolnictwo, system może niedoskonały, no ale jednak też funkcjonujący de facto do dzisiaj, z podziałem na tak zwane, wówczas to się określało szkoły kategorii A, czyli gdzie większość przedmiotów była wykładana po łużycku, oraz szkoły, gdzie nauczano języka łużyckiego jako dodatkowego. Tych szkół oczywiście jest więcej. Właściwie w tej chwili te szkoły, te łużyckie, takie naprawdę z językiem łużyckim, ostały się tylko, zresztą i one też i wcześniej tylko tam istniały, w tej tak zwanej katolickiej części Łużyc. Rzucono nawet hasło. Kilka lat temu liceum zlikwidowali. To nie było liceum, to była trochę inna szkoła, tam jest trochę inny podział. Mowa była o szkole średniej, ale szkoły średnie to odpowiednik naszych gimnazjów. W każdym razie... Pytania po prelekcji. W każdym razie wydawałoby się, no, że nastała właśnie taka złota era. Zrzucono hasło. Łużyce będą dwujęzyczne. Co spowodowało, jak się okazało, bardzo duży opór ludności niemieckiej. Tam, gdzie na przykład z racji tego, że były mieszane narodowościowo, na przykład dzieci niemieckie także przez pewien czas musiały się tam w jakichś godzinach uczyć języka łużyckiego. Szybko więc, to też wynikało z pewnych personalnych zależności na szczytach władzy w Republice Niemieckiej, Republice Demokratycznej. W każdym razie od 1964 roku wiadomo było, że już Łużyce nie mają być dwujęzyczne, Łużyce mają być socjalistyczne. I wtedy już wprost stwierdzano, że ideologia nad tym wątkiem narodowym ma zdecydowaną przewagę i ma dominować. Nie można, doszło do tego, że zabroniono nawet tego, żeby zachęcać rodziców do posyłania swoich dzieci do klas czy też do szkół łużyckich. Środowisko domowiny sprzeciwiło się temu, koniec końców te najbardziej restrykcyjne zarządzenia cofnięto. Niemniej efekt tego
okresu był taki, że no następowała, mimo wydawałoby się takiego wzorcowej realizacji tej w cudzysłowie postępowej polityki narodowościowej w obrębie Niemiec, postępowała dalsza, coraz głębsza asymilacja tej ludności. Po jednej stronie powstały takie zjawiska do tej pory wśród Serbo-Użyczan nieznane, jak na przykład zawodowi literaci. No, zawodowi literaci byli wszędzie, we wszystkich państwach demokracji ludowej, także byli u Serbo-Użyczan. Wcześniej takiej możliwości po prostu fizycznie, choćby ze względu na bardzo wąski, hermetyczny rynek, nie było. No, ludzie, owszem, pisali. Niektórzy byli wielkimi pisarzami, jak Bart Ciszyński, ale robili to obok swoich właściwych zajęć zawodowych. Teraz nagle takie możliwości się pojawiły. No, skorzystał z tego choćby Jurij Brezan, ale wielu, wielu, wielu także innych. Sytuacja więc była taka, że z jednej strony, owszem, wykształciła się jakaś elita, owszem, ten trybut ideologiczny trzeba było spłacać, także w zakresie tych tworzonych, tej literatury choćby pięknej, badacz tego okresu, dr Tomasz Derlatka, chyba 2 lata temu wydał taką potężną książkę, taką analizę górnoużyckiej powieści i stwierdził i też jednoznacznie też dowiódł, że socrealizm na Użycach to jest też ewenement. Trwał właściwie do roku 90 w tej literaturze. Do 90 roku można, oczywiście nie u wszystkich pisarzy, ale można tam wskazać na dzieła jednoznacznie socrealistyczne. Także z jednej strony byli tacy, którzy byli, można ich określić, beneficjentami systemu. Zresztą tak Serbo-Użyczanie przez taki ogół niemiecki byli postrzegani, jako właśnie ta wizytówka, taka jakby cepelia. Ci, którzy tutaj korzystają, spijają frukta i właściwie no, mają się jak pączki w maśle, a to wszystko przez to, że no, nasz, czyli ten wschodnio-niemiecki rząd, boi się Rosjan, bo to są ich bracia i ich pupilowie. Z drugiej strony następowały bardzo negatywne zjawiska, a więc odchodzenie od narodowości. Z czego to wynikało? No, wynikało to i z ateizacji życia, i z takich ogólnych, no, można trudno wtedy mówić o pełnej globalizacji, no ale nawet w obrębie tego NRD następowały różne takie znane także u nas ruchy, choćby związane z industrializacją Użyc. O tym też parę zdań trzeba będzie powiedzieć. Napływem nowej ludności, ale także z tym, że ateistyczna, będąca pasem transmisyjnym SED, domowina budziła niechęć wśród wielu tych takich bardzo konserwatywnych, związanych z Kościołem, środowisk łużyckich. Efekt częstokroć był taki, że po prostu w związku z tym odchodzono od tej narodowości. 89 rok, 90 rok, przełom, no i nagle okazuje się, że ta Republika Demokratyczna, o której w latach 50. Brezan pisał, że namakał syn swoją łotczynę, czyli znalazłem swoją ojczyznę, nagle tą ojczyzną powoli przestaje być. Wielka niewiadoma, co będzie dalej. Jest oczywiście reakcja. Te kręgi, głównie związane z kościołami, z ewangelickim i z katolickim, stają w pewnym sensie w jakiejś kontrze do struktur domowiny. Nie dochodzi jednak do pełnego zwarcia. W ramach okrągłego stołu łużyckiego dochodzi do porozumienia, do pewnych zmian personalnych, ale właściwie ten trzon organizacyjny zostaje zachowany. Z punktu widzenia interesów łużyckich chyba stało się dobrze, bo gdyby nie było tego partnera, to niewykluczone, że w Zjednoczonych Niemiec te zdobycze, te wszystkie rzeczy, które Serbo-Użyczanie posiadali w okresie NRD-owskim, mogłyby po prostu ulec zaprzepaszczeniu. Koniec końców po zjednoczeniu udaje się utrzymać i szkolnictwo w dotychczasowych, można powiedzieć, rozmiarze i w dotychczasowym kształcie, podstawowe instytucje, takie jak właśnie wspomniany ten serbski ludowy ansambl, Instytut Serbo-Użyczki, teatr, dwujęzyczny teatr w Budziszynie i jeszcze kilka innych. Ba, udaje się nawet pewne rzeczy rozbudować. No, po raz pierwszy w ogóle w dziejach powstaje także na Dolnych Łużycach, w Chociebóżu,
placówka naukowa w postaci oddziału tego wspomnianego Instytutu Serbo-Łużyckiego. No ale wówczas pojawiają się kolejne nieznane wcześniej problemy. No, nie było wówczas w obrębie NRD problemu czegoś takiego jak Ostflug. No bo owszem, można było uciekać, no ale to było dosyć ryzykowne, a wyjeżdżać do RFN-u można było dopiero wtedy, jak człowiek osiągnął wiek emerytalny. Tymczasem nagle granice się otworzyły. Okazało się, że w wschodnich Niemczech praktycznie wszystkie zakłady padają. Alternatywy specjalnej nie ma. No dobrze tam w latach 90. tam się żyło tylko emerytom, którym przeliczono po dosyć korzystnie te emerytury, ale wszyscy, wielu dziesiątki tysięcy ludzi znalazło się w bardzo takiej niekomfortowej sytuacji, w sytuacji, której wcześniej nie znali, bo wcześniej wszyscy, podobnie jak my Polacy, na ten Zachód patrzyliśmy z punktu widzenia naszych jakichś tam wyjazdów zarobkowych lub też wyjazdów turystycznych i podziwialiśmy pełne witryny, pełne sklepy i zadbane ulice. Nie mieszkaliśmy tam, nie płaciliśmy podatków, nie narażeni byliśmy choćby na coś takiego nieznanego jak kwestia posiadania lub też nieposiadania pracy. Dość powiedzieć, że na przykład takie miasteczko Biała Woda, po łużycku Biała Woda, Weißwasser Oberlausitz, które pod koniec epoki nerdowskiej chyba liczyło ponad 30 tysięcy ludzi, straciło no, bodajże 20 tysięcy ludzi z tego miasta wyjechało. Tam się całe dzielnice blokowisk trzeba było zlikwidować, no bo nie było sensu ich utrzymywać. Ucieczka młodzieży za pracą, no wiadomo, oderwanie od tego specyficznego środowiska także zazwyczaj skutkuje no, także poróżnieniem różnych więzi. Następny problem, z którym trzeba było się zmierzyć i trzeba się mierzyć do tej pory, to o czym także już tutaj wspomnieliśmy, rozwój górnictwa węgla brunatnego. Nie jest to sprawa nowa, bo to zaczęło się już praktycznie w XIX wieku, no ale już w okresie Republiki Weimarskiej i w okresie nazistowskim te kopalnie były bardzo mocno rozbudowywane. Jednak takie apogeum tego procesu to był okres NRD. NRD prowadziło autokratyczną politykę w zakresie gospodarki, usiłując, zresztą to był ideał każdego państwa socjalistycznego, uniezależnić się od dostaw z zewnątrz, przede wszystkim z Zachodu. No, właściwie jedynym źródłem energii dla NRD były te złoża węgla brunatnego. W związku z powyższym wówczas nikt się tym nie przejmował. Kolejne wsie łużyckie z jeszcze częstokroć silnym pierwiastkiem łużyckim po prostu były niszczone, a ich mieszkańcy przesiedlani do blokowisk, gdzie oczywiście ten proces wynaradawiania bardzo mocno przyspieszał. Co się okazało? W Republice Federalnej Niemiec, w państwie, które niewątpliwie przoduje w zakresie alternatywnych źródeł energii, ten węgiel brunatny jest nadal potrzebny. No, potrzebny jest przede wszystkim, żeby po prostu była zapewniona pewna równowaga, pewne minimum bezpieczeństwa energetycznego. No wiadomo, doskonale wszyscy wiemy, że no, trudno jest magazynować energię, czy to wiatrową, czy energię słoneczną. Więc musi być ten jakiś taki twarde jądro, no i to twarde jądro nadal funkcjonuje. Przykładem tego była kwestia właśnie tej wsi Rogow. Dosyć ciekawe miejsce, bo w byłym powiecie gubińskim była to wieś, która jeszcze w 1905 roku, to są Dolne Łużyce, jako jedyna właśnie w tym regionie, w tym okręgu, wykazywała większość ludzi posługujących się językiem dolnołużyckim. Jedyna. W okresie, kiedy już nadjeżdżały te bagry, żeby tę wieś likwidować, było inaczej. Ale właśnie między innymi to zagrożenie spowodowało, że wielu tam ludzi do tej łużyckości, mimo że nie znali już języka, powróciło. Domowina i wiele organizacji łużyckich bardzo mocno w obronę tej wsi się angażowało, koniec końców nic z tego nie wyszło. No tyle tylko, że nie przesiedlono ich do bloków, wybudowano taki nowy Rogow i przesiedlono tam tych ludzi. Proces ten postępuje. Vattenfall, co prawda rząd szwedzki zmusił Vattenfall do sprzedaży tego koncernu energetycznego, kupili go Czesi. Ale pod znakiem zapytania nadal jest przyszłość kilku wsi łużyckich w rejonie Slepiańskim. Czy ta odkrywka Łochocy 2
2 będzie budowana, czy też nie. Do tej pory decyzji jeszcze nie podjęto. No podejrzewam, że jednak będzie budowana, ale no niczego nie przesądzajmy. Także problem nie zniknął, a wręcz można powiedzieć, w pewnym sensie nadal jest bardzo palący i bardzo, bardzo intensywny. Organizacje serbo-łużyckie muszą się zmierzyć także z czymś takim, co jest, z czym się mierzą wszystkie mniejszości, z naturalnym, naturalnym dążeniem do asymilacji. Kultura, pan doktor to wspomniał, kultura niemiecka jest bardzo atrakcyjna, no, poziom życia jest wysoki. Wielu młodych może sobie zadawać pytanie, no po co się tego trzymać, po co tutaj się bawić w bycie jakimś tam serbo-łużyczaninem, jak przecież no, żyjemy w szczęśliwych, zjednoczonych Niemczech. Więc jak do tych ludzi dotrzeć, jak im zachęcić do tego, żeby trzymać się tej narodowości, przekonać ich o tym, że jest to czymś atrakcyjnym. To jest pytanie, na które te organizacje muszą sobie odpowiadać każdego dnia praktycznie przez cały czas, do dzisiaj. Ważną kwestią jest też realizacja, właściwie to już jest w tym wypadku piłka bardziej po stronie właśnie tych serbo-łużyczan. Realizacja tego, co prawodawstwo Saksonii, Brandenburgii im gwarantuje. Jeżeli się przejrzy wszystkie akty prawne dotyczące serbo-łużyczan, no można powiedzieć, że jest to sytuacja wzorcowa. No rzeczywiście, bo i w prawodawstwie saksońskim i brandenburskim mają ustawy, które zapewniają im pełnię praw narodowych. Ba, mówi się tam o własnej fladze, o narodowości i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony jest też cały szereg zapisów, na przykład gwarantujących równouprawnienie języka. Tylko tak, no, kwestia, mam takiego znajomego, to jest od lat poseł PDS-u w saksońskim parlamencie, Heiko Kozel. On jest prawnikiem i jemu bardzo leży na sercu właśnie ta kwestia choćby korzystania z tych praw językowych w sądach. No, wielokroć jest tak, że nawet jeżeli strona stwierdzi, że chce zeznawać po łużycku, sąd stwierdza, że ponieważ zadaje pytanie, czy strona zna niemiecki. No oczywiście zezna, bo już tam nikt nie ma ludzi, którzy nie są dwujęzyczni. No więc decyzja jest taka, żeby jednak procedować po niemiecku. Ostatnio wyszła, jeśli chodzi o takie właśnie kwestie realizacji własnych praw, kolejna sprawa. Dyrekcja Policji w Görlitz, która obejmuje ten rejon, między innymi zamieszkały przez łużyczan, zatrudnia ponad 1200 policjantów, jest tylko 10 znających język łużycki. No i też sprawa od lat jest wałkowana, żeby w tych rejonach dwujęzycznych zatrudniać tych policjantów dwujęzycznych i zwiększyć ich ilość. No na razie, jak się okazuje, zmiernym skutkiem. Języki łużyckie są także uprawnione na poczcie. No ale ja sam tego doświadczyłem kiedyś, że wysłałem, zaadresowałem to tylko po łużycku jakąś kopertę, no i wróciła do mnie via Białoruś. Ale to był specyficzny, jednorazowy taki przypadek. No niemniej takie sytuacje też od czasu do czasu się zdarzają. Nie można powiedzieć, że się w tym względzie nic nie robi. Robi się dosyć sporo, bo nawet w tych dużych miastach, w Budziszynie, w Chocieburzu, w Kamieńcu są referenci, którzy mają się tą kwestią równouprawnienia języka zajmować. Rzeczywiście od paru lat zaczyna się też zatrudniać ludzi znających łużycki, tak żeby jeżeli ktoś by chciał, żeby te sprawy w języku, swoim języku narodowym mógł załatwiać. Podstawowa kwestia właśnie tej przyszłości, szkolnictwo. No wiadomo, po zjednoczeniu doszło do dosyć sporej zapaści. Powoli to wszystko w pewnym czasie, jeśli chodzi o ilość uczęszczających do szkół, się zaczęło wyrównywać. Ale właśnie, szkolnictwo tam jest, podobnie jak u nas, podlega przede wszystkim strukturom lokalnym. No więc stąd właśnie kwestia traktowania tych szkół łużyckich. No, jeżeli się likwiduje z racji małej ilości uczniów, myśmy też tego tutaj przecież w Polsce doświadczyli, szkoły,
niemieckie, no to dlaczego nie ma się tego samego zrobić ze szkołami łużyckimi? Argumenty, że szkoła akurat w tym małym środowisku jest czymś więcej niż szkołą, bo też jest takim jakby takim limesem narodowościowym, bo przecież nie tylko dzieci się tam uczą, ale jest właściwie takim ośrodkiem kulturalnym, ośrodkiem krzewienia tej świadomości narodowej, jakoś nie do wszystkich i nie zawsze docierała. Efektem tego był ten słynny Chrościan Zbierzch, to właśnie po decyzji lokalnych władz okręgu Kamieńc o likwidacji szkoły odpowiednika naszego gimnazjum, szkoły średniej w wiosce Chruścicy, doszło do czegoś no, niespotykanego w tamtym rejonie i wśród Serbo-Łużycza, no, mianowicie do strajku szkolnego. No akurat nie przebił się może tak bardzo medialnie, nie przebiła się ta kwestia z tego względu, że akurat zaczęła się wojna, naloty na Jugosławię. No niemniej i sprawa też koniec końców została doprowadzona przez władze lokalne do finału, ta szkoła została zamknięta. No niemniej ta reakcja spowodowała, że do tej pory los tych żadnej innej, chociaż były takie zakusy tej szkoły, tak zwanej szkoły średniej łużyckiej, taki los nie spotkał. Powstała nagle kwestia, no wcześniej z różnych przyczyn, przede wszystkim ideologicznych, wspomniałem o tym, że był taki nacisk i było takie nawet naciski, żeby nie wabić na młodzieży, czy też dzieci, czy też rodziców do tej nauki łużyckiego. Przyszłości tych językowej na tych terenach, gdzie no, ten język jest już językiem wspomnień. No niestety. Sytuacja jest taka, że proszę Państwa, w tej chwili no, taką twierdzą językową to jest ten najmniejszy rejon tak zwanych Łużyc katolickich. To jest kilka wsi w okręgu kamienieckim i jedna wioska katolicka, jedna gmina Radwor w okręgu budziszyńskim. To było uposażenie po pokoju augsburskim w 1555 roku klasztoru Maryjna Gwiazda. I tam wówczas było chyba bodajże 13 tysięcy dusz, wszyscy mówili po łużycku, w tej chwili tam mieszka około 15 tysięcy osób. Zdecydowana większość też mówi po łużycku. Mierczyn Wałda wyliczył, że gdzieś tak około 8-8,5 tysięcy tych katolickich Serbo-Łużyczan nadal na co dzień używa tego języka. W schyłku XIX wieku Arnoszt Muka wyliczył to bardzo dokładnie, bo prawie w każdej miejscowości, w każdej parafii był, że było tych Serbo-Łużyczan około 160 tysięcy. Powiat Budziszyn, powiat Chociebóż na Dolnych Łużycach, poza oczywiście miastem, miały większość łużycką. W tej chwili no, jest to totalna katastrofa, tu i tam jest około 1000 osób, które zna język. Nie znaczy to, że tylu jest świadomych Serbo-Łużyczan. Jeśli Państwo, ja to też puszczę, można sobie tutaj to zerknąć, to są materiały z walnej zgromadzizny domowiny. Proszę bardzo. Jeżeli na takim właśnie zjeździe domowiny obserwuje się salę, no to najliczniejszą delegacją jest delegacja Župy Dolna Łużyca. Ale co charakterystyczne, większość z tych delegatów, bo prowadzi się obrady po Dolną Łużycku i po Górną Łużycku, zakłada słuchawki z tłumaczeniem na niemiecki. No podobny problem jak choćby w Irlandii, no, mimo że państwo olbrzymie nakłady przeznacza na naukę języka galickiego, no to jednak ludzi posługujących się tym językiem jest stosunkowo niewiele. Żeby temu zapobiec, to już u schyłku ubiegłego wieku zaczęto wprowadzać tak zwany system Vita. Na czym to polega? No, zmierzać to ma właśnie do rewitalizacji języka poprzez to nawet tam, gdzie ta łączność językowa międzypokoleniowa została zerwana, poprzez uczenie dzieci z rodzin już niemieckojęzycznych od przedszkola języka łużyckiego. Licząc na to, że no, skoro dziecko mówi po łużycku, no to rodzice też będą musieli przynajmniej w jakimś stopniu się tego nauczyć. Jakie są tego efekty? No, chyba ta
tam, gdzie rzeczywiście było już tak tragicznie, nie najgorsze. Ja rozmawiałem z nieżyjącym już Alfredem Myszkankiem, który lata pracował w gimnazjum dolnołużyckim i on z wielką satysfakcją mi opowiadał, że w trakcie jubileuszu tego gimnazjum no bardzo się cieszył, że mógł porozmawiać z tymi dziećmi, które z tych szkół witaj przyszły do tego gimnazjum dolnołużyckiego po Dolnołużycku. Mógł z nimi rozmawiać po łużycku. Wcześniej przez lata takiej możliwości nie było. Tylko znowu, znak zapytania. Owszem, w szkołach podstawowych te klasy istnieją. Do pewnego momentu rzeczywiście to się rozwijało. Nawet godziny tej dolnołużyczczyzny w niektórych szkołach są poszerzane. Przykładem tego szkoła w Żylowie, w tej chwili to jest dzielnica Chocieburza, czy bliżej naszej granicy w Janszojcach. Ale jest później pytanie, co dalej? No bo realizacja tego, czy też kontynuacja tego programu wymaga dużych środków i przeniesienia tego programu także na szkoły średnie, czyli na gimnazja przede wszystkim. No a tutaj potrzebna jest wyraźna wola polityczna, no i duże nakłady finansowe. Czy taka wola jest ze strony niemieckiej, podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do języka bretońskiego we Francji, ze strony rządu francuskiego? No trudno powiedzieć. Nadal jest to wszystko finansowane w ramach tak zwanej Założby za serbski lud, czyli fundacji, która finansuje tego rodzaju inicjatywy, na które składa się w 50% rząd federalny i te kolejne 50% w większości Saksonia, w mniejszej części Brandenburgia. Przyszłość szkolnictwa, przyszłość języka to są te kwestie, na które najbardziej tam w tej chwili stawia się i które są dla tej przyszłości decydujące. Jakie perspektywy? No, od pewnych rzeczy się nie ucieknie, ale no, jak to kiedyś, tam dawno, dawno temu Luther, który pochodził z okolic jeszcze wówczas słowiańskiej Norymbergi, powiedział, że no właściwie czy jest sens, pytany, czy jest sens przykładu Biblii na języki łużyckie? On mówi, nie ma sensu, bo tam za 30 lat do 100 lat to nikt nie będzie tym językiem mówił. No jak się okazuje, pomyliłem, mam nadzieję, że ci, którzy też tak czarno widzą to w tej chwili, także się pomylą. Tym bardziej, że no są naprawdę środowiska, czy też młodzi ludzie, po których widać i zaangażowanie, i chęć działania. Dobrym takim zjawiskiem i pozytywnym jest to, że właśnie ta młodzież teraz dochodzi do głosu we władzach domowiny. Środowisko to oczywiście nie jest jednorodne. No, wspomniałem o tym rozbiciu Dolne Łużyce, Górne Łużyce. Najsilniejszą żupą domowiny jest żupa Dolna Łużyca, ponad 2000 członków, ale jest tam też taki dosyć głośny nurt, głośny krąg osób, które no, są bardzo negatywnie i do tej tradycji, do domowiny i do tego kodyfikacji języka dolnołużyckiego się odnoszą. Trzeba chyba szukać jakichś porozumień, jakiejś drogi współpracy. Pojawiła się nowa inicjatywa, tak zwanego Serbski Sejmik. No, trochę może odrobinę księżycowa, bo wzięta ten wzorzec, ta kalka jest wzięta z uwarunkowań prawnych węgierskich. Na ile jest to możliwe do realizacji w warunkach Republiki Federalnej Niemiec, ta idea, trudno w tej chwili powiedzieć. No niemniej dyskusja trwa, są jakieś nowe inicjatywy. Ja się z tego bardzo cieszę, bo okazuje się, że no jeżeli coś się dzieje, jest jakieś wrzenie, to znaczy, że komuś jeszcze zależy i jakieś perspektywy się będą rysować. Z takich pozytywów, no co można, no właśnie jeśli chodzi o ten ruch młodzieżowy, rozmawiałem też z kilkoma takimi już młodymi, naprawdę młodymi teraz już funkcjonariuszami tej domowiny, oni z naprawdę dużą taką dumą podkreślali, że właśnie w tych wioskach ten ruch młodzieżowy zaczyna jakby ożywać, że sami młodzi ludzie zaczynają działać. Parę lat temu także doszło do takiej nieformalnej inicjatywy, która nazywała się Aserbsce. Nie związana była i nie była finansowana ani przez Założbę, przez żadną z oficjalnych instytucji łużyckich. Niektórzy nawet bardzo tak pejoratywnie się o tym wyrażali. A polegało to na tym, że tam, gdzie nie było dwujęzycznych napisów albo były z błędami, nalepiano różne takie nalepki właśnie aserbsce.
które zwracały uwagę na ten problem. Niektórzy, tak jak mówię, uważali, że jest to objaw jakiegoś wandalizmu, no ale efekt był taki, że rzeczywiście, o ile wcześniej mówiono, że pieniędzy na wymianę tych tablic nie ma, no to władze i okręgu, i tego powiatu budziszyńskiego, i kamienieckiego wzięły się za to i te tablice powymieniały. Drodzy Państwo, to jest garść, można by długo bym to Państwa mógł zanudzić naprawdę tym moim słowotokiem. Jak się nudzić? Ale no ja może na tym bym skończył i może podyskutujmy po prostu. Rozumiem, że przechodzimy do pytań i pozwolę sobie skorzystać z tego, że jestem prowadzącym i zadać dwa pytania konkretne. Pierwsze to... Na ile pan ocenia realność postulatu wysuniętego przez Serbską Narodną Stronę, obecnie Łużycki Alians, Alians Łużycki, czyli partię polityczną kierowaną przez Hannesa Kiela, instytucję legalną zaznaczam, ale w opozycji do domowiny, tutaj mówię na użytek osób, które powiedzmy mniej w sprawach łużyckich się orientują, a takim koronnym jakby pomysłem Hannesa Kiela było to, że instytucje łużyckie otrzymywały pewien procent pieniędzy z węgla brunatnego, który jest na Łużycach. Ponieważ nie mają własnego państwa, więc nie mają budżetu, więc pewien procent dochodów z tego węgla brunatnego, który jest, no Państwo zdajecie sobie sprawę, że to Niemcy są drugim na świecie, o ile pamiętam, producentem węgla brunatnego. Taka ciekawostka, żeby szły właśnie na kulturę łużycką. Na ile pan uważa to za realne? I to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. W wielu narodach słowiańskich, zwłaszcza tych, które miały problem z odrodzeniem narodowym, mamy zjawiska powrotu do religii rodzimej. Na przykład no, Białoruś była do pewnego stopnia takim przykładem. Ukraina, gdzie są organizacje rodzimowiercze. Czy próba czegoś takiego zaistniała na Łużycach? Znaczy, jeśli chodzi, zapomniałem wspomnieć właśnie o tej inicjatywie, bo to jest też dosyć ciekawa sprawa. Właśnie doktor Sokół dosyć gruntownie zajmował się tą kwestią. Tak, w pewnym momencie pojawiła się taka inicjatywa nawiązująca do tego, o czym mówiłem, do tradycji tej na początku łużyckiej ludowej strony, później z lat 20. Powstała o dziwo na Dolnych Łużycach. Tutaj motorem był wspomniany Hannes Kiel. Rozpoczęło się to z takim dużym stosunkowo rozmachem. Później zostało w pewnym sensie zredukowane właśnie do tego niasu. Oni bardzo mocno, ci ludzie związani z tym ruchem, angażują się w tą ideę tego właśnie serbskiego sejmiku w tej chwili. Co do tego postulatu, no zapis taki jakiś ustawowy o tym procencie byłby chyba, wedle mojej wiedzy, z prawnego punktu widzenia w Niemczech chyba trudny do przeprowadzenia, aczkolwiek jeszcze raz się okazało, że taki ferment, mimo że rzeczywiście to była opozycja w stosunku do domowiny, jest ważny i pożyteczny, gdyż właśnie nawiązując tutaj do tej poruszonej przez pana kwestii, okazało się, że jednak można i też z takich inicjatyw skorzystać, gdyż domowina, statnik, a wcześniej jeszcze Nóg, jego poprzednik, poszli niejako tym tropem i dogadali się z Waterfallem i wiele inicjatyw łużyckich z tych pieniędzy Waterfallu było realizowanych. Jak to będzie teraz z tym nowym właścicielem, z Czechami? No nie wiadomo, trudno powiedzieć. No póki co to wiem tyle, że o ile wcześniej ci z Waterfallu nie mieli problemów ze spotykaniem się z domowiną, czy nawet z przedstawicielami SPL-u, to jest Społeczność Przyjaciół Łużyce, taka ponad stuletnią tradycją organizacja prołużycka działająca w Pradze, no to teraz na takie prośby ze strony właśnie tego SPL-u do dyrekcji, do tych menedżerów tego koncernu o spotkanie, ja póki co to ich raczej nie chcą widzieć, tak powiedzmy delikatnie. Także efekt był taki, że rzeczywiście nie ustawowo, ale jednak tym tropem poszli. Jeśli chodzi o te organizacje rodzimowiercze, powiem szczerze, że ja z czymś takim się nie spotkałem. Aczkolwiek
Trudno, jest tam parę osób, które są zainteresowane tym tematem, no nie, niekoniecznie użycza, no ale to nie wiem, może byś Państwo spotkaliście się z jednym z nich. To jest akurat Czech, który teraz pracuje w Instytucie Czeskim, w Instytucie Serbo-Łużyckim w Budziszynie, Richard Bigl. On jest takim bardzo, przynajmniej był bardzo aktywnym propagatorem tej sprawy. Są pewne grupy rekonstrukcyjne nawiązujące do tej tradycji słowiańskiej, no ale to chyba nie o to tutaj tak dokładnie chodzi. No to... Proszę Państwa o pytania. W życiu, w Budziszynie, zwróciłam uwagę, zresztą zwrócono mi uwagę na takie kamienne krzyże w rogach, ale mi nie udzielono informacji. Znaczy chyba Róża Domaszczyna odpowiedziała, że to z okresu średniowiecza, ale dlaczego akurat w rogach kamienne takie... Krzyże pokutne. To pokutne jest. Tak, tam na wielu z nich można jeszcze dostrzec na przykład narzędzie, którym jakiś zbrodni dokonano. I wówczas no, nie wszystkich jednako prawo traktowało. Niektórych tych biedniejszych to za jakieś zbrodnie od razu ścinano, innym wystarczyło to, że ufundowali takich... Ale to też taki wyróżnik, prawda? Bo przecież ja się nie spotkałam. To znaczy, wie pani, to jest akurat dosyć ciekawe, bo tam to się w sporej liczbie zachowało, rzeczywiście. Ale takie krzyże pokutne także i na Śląsku gdzieś i bywały, i w innych regionach, także i Polski podejrzewam, że też. Ale tak, ale to jest ciekawe. Jeszcze jedno pytanie. Dla nich Józef Nowak, to tak jak dla nas Mickiewicz, on zresztą w swoich utworach nawiązywał do Ody do Młodości. Czy one z tej chwili, znaczy uczą go w szkołach, jego wierszy w szkołach, jaką on odgrywa rolę? Ale chodzi o... O poetę, Józef Nowak. Kto jest taki... A Józef Nowak? Tak. Wie pani, nie wiem jak wygląda sprawa obecnych programów języka łużyckiego w szkołach. Podejrzewam, że na pewno o nim wspominają. No, w dziejach literatury łużyckiej ma poczesne miejsce. No, wystarczy tam sięgnąć do tego trójksięgu, tej trylogii tych dziejów serbskiego pismoustwa. Parę lat temu był też poświęcony jemu ten stwierdzeń poezji, święto poezji w Budziszynie. Także no, na pewno w tej tradycji jest obecny, jest żywy. Jego tomiki, jego dzieła na pewno też są dostępne. Nie wiem, czy było jakieś wznowienie ostatnimi czasy, ale tam w księgarni, w Smolereckiej księgarni w Budziszynie na pewno można nabyć. Czy domowina utrzymuje kontakt z jakimiś organizacjami kulturalnymi w Polsce? Tak, no znaczy to sprawa wygląda w ten sposób, że domowina w tej chwili ma taką strukturę, właściwie taką też dwuistną. Można być członkiem domowiny, takim regularnym, a więc zrzesza osoby fizyczne, ale także należą do niej wszelakie stowarzyszenia. To jest tam zestawienie tych stowarzyszeń przynależnych w tych materiałach, które Państwu puściłem. Jeśli chodzi o zagranicę, to tak, są takie stowarzyszenia asocjowane z całego świata, bo i z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, ten SPL. Z Polski są dwa takowe, to jest Towarzystwo Polsko-Łużyckie tutaj z siedzibą w Warszawie, posiadające kilka oddziałów, i Stowarzyszenie Polsko-Serbo-Łużyckie Proluzatia w Opolu. To jest jedna sfera. Poza tym, no oczywiście, utrzymują kontakty z różnymi innymi środowiskami. Częstokroć wygląda to tak, że no po prostu skromność środków, a właściwie niewielka obsada personalna uniemożliwia im korzystanie ze wszystkich inicjatyw i ze wszystkich zaproszeń. No to jest też częsty problem, ale tak, no jak najbardziej. I na tej niwie kulturalnej to cały czas są to też takie międzypersonalne kontakty. No Dyrlich, który tam przez lata organizował te święta poezji, on miał dosyć szerokie znajomości, no, posiada je nadal, znajomości tutaj w Polsce, także inni i pisarze, i ci funkcjonariusze tutaj takowe mają i realizują wspólnie różne przedsięwzięcia. No, co dwa lata się odbywa taki duży festiwal folklorystyczny w Chruścicach.
On niejako zastąpił te takie festiwale serbo-łużyckie z czasów NRD. To jest międzynarodowa impreza i za każdym razem przyjeżdża też zespół polski z różnych regionów Polski. Wspomniałem o tych inicjatywach kulturalnych. No bardzo blisko z racji współpracy między miastami. Filharmonia Jeleniogórska też tam często występuje. Także tak, no Krzesimir Dębski, znany kompozytor, no występował w Budziszynie nawet kilka utworów inspirowanych tą problematyką popełnił. Także zaaranżował taki utwór symfoniczny Jana Raupa, ale to akurat w tym dosyć konserwatywnym środowisku spotkało się z takim nie do końca może dobrym odzewem, bo to było trochę takie może zbyt jazzowe jak dla nich. No ale jednak tak, to myślę, że te kontakty są bardzo żywe. Pan tam z końca, proszę. Czasopisma społeczno-polityczne w języku serbo-łużyckim. No i czy po prostu na przykład Ludrowi jednak przełożono Biblię na język serbo-łużycki? Jeśli chodzi o tą prasę, tak, to znaczy... Czy jest dostępna w Polsce, że można jakoś ją do Polski sprowadzić? To znaczy, wie pan, no... Czy trzeba pojechać do... Jeśli chodzi o prasę, to wygląda to tak. Na Górnych Łużycach wychodzi popołudniówka. Serbskie Nowiny. Poza tym ukazuje się tam taki miesięcznik społeczno, no to chyba to bardziej pana by interesowało, społeczno, taki kulturalny rozkład. Na Dolnych Łużycach wychodzi tygodnik Nowy Czasnik, ale to też jest bardziej, chociaż spełnia trochę inną rolę, może taką szerszą, nie tylko gazety takiej codziennej. Tam więcej też jest o tych sprawach kulturalnych dolnołużyckich. No także w skrócie to jeśli chodzi o tą prasę. Aha, jest jeszcze prasa konfesyjna, Katolski Poseł i Gazeta Ewangelicka, zapomniałem, ale jak sobie przypomnę, i tak to wygląda. W kościołach, tak. Proszę? Dostępne w tak, ale też na przykład w tam miejscach takiej dystrybucji, na przykład w tej wspomnianej Smolarec Kniharni też te czasopisma pan może otrzymać. Jeśli chodzi o dostępność, no Serbskie Nowiny można sobie online abonować. Tam zapłacić parę euro i po prostu otrzymywać tą wersję online. Co do rozkładu, no na pewno w Warszawie, w którejś instytucji czy w bibliotece ten rozkład jest. No jestem o tym przekonany. No u nas jest w bibliotece mojego Instytutu Śląskiego, bo my współpracujemy z serbo-łużyczanami, z Instytutem Serbo-Łużyckim w Budziszynie. Co do wersji papierowej, no tych serbskich nowin, no to nie wiem. No to jednak chyba Budziszyn, ale no myślę, że pana pytanie bardziej dotyczyło tego rozkładu, tego czasopisma takiego społeczno-kulturalnego. Co ciekawa sprawa, na Dolnych Łużycach nadal popularne są to, utrzymują się, to są najchętniej kupowane pozycje książkowe, kalendarze. Pratyja i Protyka, Dolnołużycka i Górnołużycka. Ukazuje się co roku i co roku naprawdę ma dobrą sprzedaż. W Polsce kiedyś te kalendarze też się ukazywały, no jakoś to zamarło. No, w Opolu przez lata się ukazywał, już od lat się nie ukazuje. Nie wiem, czy ta tradycja no jakoś u nas zaginęła. Co do Biblii, no tak, Biblia nawet niedawno, stosunkowo niedawno wyszło takie drugie wydanie Pisma Świętego. W całości została wydana, a pierwsze przekłady, no to jest też dosyć ciekawa sprawa, bo pierwszy przekład na właściwie taki dialekt żarowski, bo człowiek, który to przekładał, Mikłasz Jakubica, prawdopodobnie dokonał tego, ale przynajmniej miał kontakt właśnie z tym regionem albo w Lipnikach, albo wcześniej tam Lipniki. Rybel, Przebysz. Nie. No, nieważne, w każdym razie w tym rejonie jest zapis, że ktoś o takim nazwisku był proboszczem. To jest przekład Biblii z roku 1548, czyli nie wcześniejszy niż Biblia Brzeska.
Nie wyszedł nigdy drukiem, no niemniej został odnaleziony, zresztą przez Polaka, co też warto podkreślić, przez Kucharzewskiego w zbiorach Biblioteki Berlińskiej. I Kucharzewski też stwierdził, że jest to nie, bo zapisane było to jako przekład na język polski, że to nie jest tak do końca, że jest to przekład łużycki. Także tak, Pismo Święte jest przełożone. Proszę bardzo. Ja mam pytanie. Oglądając te materiały domowiny, tam widzę 29 delegatów. Przeczytałem imiona. Z 29 tylko jedno wydaje mi się słowiańskie, Hanka. Wie pan. A takie imiona jak Stanisław, Bolesław, czy co z tymi imionami? Czy oni całkiem się, jeśli chodzi o imiona, zgermanizowali? To nie tak, nie jest tak do końca. To wynika też z pewnej i takiej tradycji, i pewnego takiego, no można powiedzieć, takiego może niepisanego nacisku zewnętrznego. Praktycznie każdy Serbo-Łużyczanin posługuje się swoim imieniem i nazwiskiem w wersji łużyckiej i w wersji niemieckiej. Na przykład, no, tutaj to będzie proste, Edmund Piech i Edmund Pech. Jeżeli piszę po niemiecku, podpisuję to Edmund Pech. Jeżeli piszę po łużycku, Edmund Piech. Tam to w wodach mają. Proszę? To na wodach swoich. Po niemiecku, chyba że sobie zażyczę. I to było, no i właśnie, i kwestia właśnie tych zapisów takich administracyjnych. Częstokroć jest tak, że no, Juri, na przykład Łuszczański, przez lata zajmujący się kontaktem z tym słowiańskim Wukrajem z ramienia domowiny, w dowodzie ma Georg Łuszczański. Także nie jest to tak, że no, jeśli chodzi o popularność imion, no tam Janków, Jurijów jest naprawdę bardzo wiele, to bardzo wielu i te imiona są popularne, tylko że no właśnie nie wszyscy mają aż tyle samozaparcia, żeby dążyć do tego, żeby w tych dowodach zapisywano im te imiona i nazwiska w transkrypcji tej słowiańskiej. Chociaż tacy też się zdarzają. Ale Janek i Juri to nie są imiona z rodowodu słowiańskiego, no to one są zeslawinizowane, ale to jednak nie są. A nie, no tak, no wie pan, no może takich tradycyjnie słowiańskich to rzeczywiście nie ma tam zbyt wiele. Proszę bardzo. Orientuje się pan, czy na te tereny dotarła jakaś fala migracji, czy nie? To znaczy, chodzi panu o tych uchodźców? Wygląda to w ten sposób, że no to jak państwo na pewno to śledzicie, większość była dyslokowana na teren Niemiec zachodnich, ale część także na teren tych Niemiec wschodnich. W Budziszynie, tak, Budziszyn jest niby taką oficjalną, no takim sercem Łużyc, no ale tamtych Łużyczan w tym 40-tysięcznym mieście to jest gdzieś około 1000 mieszka. W kilku ośrodkach tych ludzi tam rozlokowano, w niezbyt dużej liczbie. Więcej jest chyba ich w Görlitz i w Chorielec. No, po łużycku z Chorielec, tak. To tam na pewno są tam bardziej widoczni. Ale no tak, ale w kilku ośrodkach, zresztą no, stało się to też zarzewiem różnych konfliktów. Spokojne, niezwykle miasto od paru lat staje się taką widownią no, takich demonstracji różnych takich Pegidy czy różnych takich nieciekawych organizacji nawiązujących do tradycji Hakenkreuza. Tak, są ci uchodźcy. Jest to z nimi problem, dlatego że w przeciwieństwie do, podejrzewam, Niemiec zachodnich, no nie ma dla nich specjalnie pracy. I to jest kwestia, ale podejrzewam, że większość z nich to jest tam tak trochę na przeczekanie w te landy bogatsze, które będą absorbować tą siłę roboczą, po jakimś czasie pewnie ich tam z tych rejonów zabiorą. Pan przygłosił. Ja chciałem się spytać z kolei, czy na Łużycach są w znaczącej liczbie imigranci z Polski i jak się układają ich stosunki z
mentalnością niemiecką i serbołużycką. To znaczy tak, tu właściwie też są dwie kwestie, wie pan, to jest też ciekawa sprawa, bo co prawda to właściwie na dolnych już Łużycach, w rejonie właśnie wydobycia węgla brunatnego ukształtowała się tam już w XIX-XX wieku taka bardzo silna kolonia polska. To byli robotnicy, którzy tam przybywali do pracy. Ośrodkiem tego był Seftenberg z Łykomorów. Na tyle liczna i prężna, że w okresie międzywojennym tam działał Związek Polaków w Niemczech, a po wojnie polska misja wojskowa wysłała tam agendę repatriacyjną, która zajmowała się repatriacją tych ludzi, zachęcaniem ich do repatriacji do Polski. Obecnie jak to wygląda? No trochę tych Polaków w Budziszynie jest. Nawet parę lat temu założyli takie swoje stowarzyszenie w oparciu właśnie o domowinę. To tutaj bardzo przychylnie do tej inicjatywy odniósł się wspomniany Jurij Łuszczański. Udostępniał im tam w tym serbskim domu salę. Nie wiem, czy to stowarzyszenie nadal działa, ale kilkoro osób w Budziszynie jest bardzo aktywnych. Jest kilka pań, które wydały się za serbołużyczan i działają, pracują w instytucjach serbołużyckich. Wspomniany ludowy ansambl zatrudnia też artystów z Polski, śpiewaków, muzyków. Jest też trochę ludzi, którzy tam pracują no, zawodowo. No, my tutaj też znamy obecna dyrektorka Muzeum Łużyckiego w Budziszynie ma męża Polaka. Także no, ta kolonia może, nie wiem na ile jest liczna, trudno, ale to jest na pewno kilkaset osób w tym rejonie łużyckim. No kilka z nich jest widocznych. Bo widziałem właśnie taki materiał w internecie, że jest rozmowa z chłopcem, który się uczy serbołużyckiego w przedszkolu i właśnie no, mówi, że dzięki temu będzie mógł się lepiej porozumieć z Polakami i Czechami. To jest tak, to jest ten stary taki właściwie taki imperatyw podkreślany bardzo mocno, szczególnie w rozmowach czy w kontaktach z przedstawicielami tego słowiańskiego Wukraja, że także oni, serbołużyczanie, najchętniej byliby takim rodzajem pomostu pomiędzy Niemcami, a właśnie Polakami i Czechami. Idea piękna, ale na ile ona się jest do zrealizowania, no to jest też kwestia do dyskusji. Ale tak, ale to też i to właśnie też między innymi przez to przekonuje, to ma przekonać te dzieci do nauki łużyckiego, że tak, no niedaleko mieszkasz Polski, niedaleko mieszkasz Czech. Jak będziesz swój język ojczysty opanujesz, nie będziesz tam miał problemu z komunikacją. Czy jeszcze jakieś pytania do naszego prelegenta? Jeżeli nie, to ja po pierwsze chciałem bardzo serdecznie podziękować panu prelegentowi za nasz tutaj... To ja dziękuję za zaproszenie. Wszystkich państwa chciałem zapewnić, że na pewno nie jest to nasze ostatnie spotkanie na temat Łużyc. Zresztą ci z państwa, którzy bywali u nas wcześniej, pamiętają wizytę wspomnianego tutaj doktora Jarosława Sokoła z Krakowa. Myślę, że tutaj są na sali osoby, które były na tym spotkaniu. I artykuł doktora Sokoła w piśmie Trygław, które parę lat temu się ukazało w numerze 14. I to mogę zapewnić. Natomiast prawdopodobnie jeszcze w końcu lutego będzie kolejne spotkanie naszego stowarzyszenia, dlatego wszystkich zapraszam państwa do zaglądania na naszą stronę, gdzie będzie podana na pewno informacja w ciągu kilku dni. Dziękuję bardzo. Dziękuję.